Spacerując po zielonogórskim deptaku, można odnieść wrażenie, że nie wszyscy już teraz intensywnie myślą o zbliżających się wielkimi krokami świętach Bożego Narodzenia. Owszem, gdzieniegdzie znajdziemy już świąteczne akcenty, jednak zdecydowanie częściej spotkamy krzyczące do nas z witryn sklepowych zaproszenia na wyprzedaże, czy nawet kuszące foldery zapraszające na wakacje w przyszłym roku. W tygodniu jednak w temacie zbliżających się świąt na pewno wiele się zmieni. Już dzisiaj na zielonogórski deptak dotarło świąteczne żywe drzewko, które już 6 grudnia rozbłyśnie przy zielonogórskim ratuszu. Nie będzie to oczywiście jedyny świąteczny akcent, bo już teraz miasto szykuje się na wielkie otwarcie tegorocznego sezonu świątecznego. Tradycyjnie w tym okresie na ulicach miasta pojawiają się bożonarodzeniowe świetlne dekoracje. Na Placu Bohaterów stanęła kolejna potężna świąteczna choinka, a wszystko razem rozbłyśnie, nadając świątecznego klimatu miastu wraz z nadejściem świętego Mikołaja. Już w najbliższy czwartek prezydent miasta oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania. 12-metrowa jodła, będąca leśnym prezentem dla zielonogórzan, zostanie w tym dniu świątecznie przystrojona i rozświetlona. W całości świątecznej atmosfery dopełni reszta błyszczących ozdób na starówce. Cała mikołajkowa akcja rozpocznie się o godzinie 16 przy fontannie na Placu Bohaterów, gdzie rozpocznie się iluminacyjny spacer, którego finałem będzie zaświecenie choinki przy ratuszu. Na wszystkich, którzy w tym dniu zdecydują się wspólnie świętować w centrum miasta, czeka oczywiście wiele dodatkowych świątecznych niespodzianek. Z całą pewnością nie zabraknie też świętego, który tego dnia, jak zawsze, pracował będzie w pocie czoła z myślą o tych najgrzeczniejszych oczywiście.